Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości, których ośmieliłem się zaprosić dzisiaj na plac budowy naszej największej inwestycji w tej chwili na terenie Trzebini i Chrzanowa. Chodzi o rewitalizację, ożywienie zbiornika wodnego Hechło. Jesteśmy tutaj w gronie jakby współtwórców tego projektu, jego realizatorów, jego animatorów i partnerów przede wszystkim tego przedsięwzięcia. Witam serdecznie zaproszonych gości, ale jak mówię też i partnerów i gospodarzy tego zadania w osobach pana starosty Janusza Szczęśniaka, pana wicestarosty Krzysztofa Kasperka, pana burmistrza Ryszarda Kosowskiego, pana prezesa Dedy oraz radnego tutaj widzę naszego i przede wszystkim również witam wykonawców tego zadania. Lidera konsorcjum pana Krzysztofa Głucha z firmy Chrisbud oraz partnera pana Władysława Leśkę z firmy Rembut. Witam serdecznie również przedstawicieli prasy, naszych wykonawców, inspektorów nadzoru. Celem tego spotkania jest to, żebyśmy się zapoznali z poziomem zaawansowania prac. Dlatego ośmieliłem się poprosić Państwa o taką wizytację tego placu budowy. Jesteśmy już, jak widać, w dosyć sporym stopniu zaawansowania. Obiekty powstają, teren się zmienia pozytywnie. Oczywiście smaczkiem będzie ten moment przecięcia wstęgi, ale ważne jest, żebyśmy na etapie wykonawstwa też mieli nadzór nad tym, co się tutaj dzieje. I w tej sprawie, w kwestiach informacyjnych, jak postępuje przebieg realizacji zadania, poproszę o informację lidera konsorcjum, pana Krzysztofa Głucha, a następnie myślę, że pana Władysława, to jego konsorcjanta również, i oddam głos panom starostom, panu burmistrzowi w zakresie ewentualnych pytań, czy sugestii, bądź spostrzeżeń, jak oceniają postęp prac, jak to wygląda z ich punktu widzenia. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, o parę słów na temat realizacji zadania. Witam Państwa, dzień dobry. Miło mi uczestniczyć w takim spotkaniu, gdyż to jest też docenienie wykonawców. Inwestycja jest, jak już widać, zaawansowana w 70%. Pewnych rzeczy jeszcze tu nie widać, ale one będą montowane, są zamówione. Ważne są dostawy. Montowany będzie tutaj hangar, przy którym stoimy, czy wieża widokowa po stronie chrzanowskiej. Te montaże będą się odbywały już koniec września, początek października. I trwa już etap wykończeniowy. Teren jest już całkowicie uzbrojony, powstają po stronie trzebińskiej, tutaj oprócz hangaru, plaża już jest ukształtowana, boiska przygotowane do badmintona, do piłki siatkowej, dwa budynki socjalne, wieża widokowa, tak zwana galena z pomieszczeniem dla ratownika, pomieszczeniem gospodarczym i basen żelbetowy z pomostami pływającymi. To będzie po tamtej drugiej, po drugiej stronie. I oczywiście parkingi na około 100 miejsc i cały układ drogowo-chodnikowy. Widzimy już lampy, to będzie tylko biały montaż oświetlenia. Tu na tym terenie ma być też monitoring i nagłośnienie. Po stronie chrzanowskiej widoczna jest wieża widokowa, największa z tych wież, tamta jest nie ratownicza, tylko widokowa, ma około 9 metrów wysokości i przy tej wieży tam są umieszczone żarobiwaki z czterema miejscami, takimi zadaszonymi stanowiskami. I też dołożyliśmy tam palenisko, bo jak żarobiwak, to żeby można było coś ugrillować, jakąś kiełbaskę, nie? Na spotkaniach integracyjnych. Parkingi oczywiście też na około 100 miejsc. W przyszłym tygodniu będziemy asfaltować, robić wjazd do drogi publicznej. Będzie zmiana organizacji ruchu, troszkę pewnie, ale to będzie trwało w granicach tygodnia. No to znowu
się będzie zmieniała organizacja ruchu tutaj Trzebinia-Chrzanów, czyli coś się będzie znowu działo. Tak jak powiedziałem, tam platforma widokowa będzie, jest oczywiście zamówiona i montaż jej ma być pod koniec września. Ona jest z elementów stalowych, ocynkowanych. Parkingi są prawie że gotowe, montowane jest we wtorek, toaleta prefabrykowana. I w zasadzie z takich nie widzimy zagrożeń, oczywiście jeszcze dużo roboty zostało do wykonania, tak jak powiedziałem, z 30%, ale mamy dostawy zapewnione, bo to jest ważne w tym roku, bo jest kłopot z dostępnością materiałów i na koniec października, tak jak mamy termin aneksowany, inwestycja będzie ukończona. Dziękuję za to zapewnienie, panie prezesie, bo to jest ważne, żeby ten termin dotrzymać, jako że mamy tu przecież dotacje. Ja może tylko przypomnę, bo tego wcześniej nie powiedziałem, że cała wartość projektu to jest ponad 10 milionów złotych, z czego 5 milionów ponad dają partnerzy tego przedsięwzięcia tutaj obecni. 3 miliony blisko sama gmina Trzebinia, ale też i gmina Chrzanów, i starostwo powiatowe, i związek komunalny w tym zakresie również nas wspomaga. No i ważna jest ta dotacja, żeby dochować terminu, żeby tą dotację otrzymać i utrzymać, bo jeszcze potem jest ten termin 5-letniej trwałości projektu. Ale jeszcze dwa słowa o realizacji, gdyby pan zechciał, pan Władysław, opowiedzieć w tym temacie, co tu się dzieje. Również witam państwa serdecznie. Tak jak Krzysztof mówił, też jestem zaszczycony tym spotkaniem, że się znalazłem w tym gronie. Dokładamy wszelkich starań, żeby to wyszło dobrze. Nie będę już wymieniał tych elementów, które już Krzysztof przede mną powiedział. Chcę tylko dodać, że tu znajdujemy się na plaży, która będzie uformowana, no i roboty drogowe, które już są w 80% zrobione, zostaną zwieńczone nawierzchnią asfaltową i parkingi. No i staramy się finiszować już. Zbliżamy się do końca, także postaramy się zakończyć zadanie. Dołożyć wszelkich starań, żeby zakończyć w terminie. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia i już tak powiem, mamy nadzieję na terminowe, szybkie zakończenie. Bardzo proszę, może pan starosta dwa słowa, potem może pan burmistrz. Szanowni państwo, ja się ogromnie cieszę, że dochodzi do realizacji tego świetnego pomysłu zagospodarowania zbiornika Hechu. To jest zadanie oczekiwane przez społeczność nie tylko Trzebini czy też Chrzanowa, ale i całego powiatu chrzanowskiego. Ja przypomnę, historycznie rzecz ujmując, że to był jedyny akwent jeszcze w końcówce XX wieku, który był tak licznie odwiedzany przez mieszkańców i powiatu chrzanowskiego, i historycznie całej ziemi chrzanowskiej. Szanowni państwo, ja się też cieszę ogromnie z racji faktu, że nasze samorządy, samorząd powiatowy i samorządy gminne potrafią świetnie współpracować ze sobą, czego efektem było dogadanie się, gdy staraliśmy się o dofinansowanie środków, o pozyskanie środków zewnętrznych, żeby właśnie wskazać ten obiekt jako najbardziej potrzebny naszej społeczności. No i efekty, szanowni państwo, już widać, natomiast jak już słyszeliśmy wcześniej, pod koniec października będzie finał tej inwestycji. I tylko należy sobie pogratulować zgodnej współpracy i świetnego pomysłu na właśnie to zadanie, które na pewno będzie akceptowane przez społeczność nie tylko naszego powiatu, ale i całej Małopolski. Bo jak wiemy, takich akwenów brakuje, a akwen tak świetnie wyposażony i z takimi nowinkami technicznymi na pewno będzie chętnie odwiedzany. Dziękuję bardzo. Ja też wyrażam wielkie zadowolenie z tego, że jesteśmy już w końcowym etapie wykonania tego zadania, bardzo ważnego, jak poprzednicy powiedzieli, dla naszych miast Trzebini i Chrzanowa i w ogóle do wszystkich gmin powiatu chrzanowskiego. Etap realizacji, który tutaj zastaliśmy, budzi po prostu już w tej chwili optymizm, że będzie to w tym roku zakończone, aczkolwiek różne były prognozy, a wiemy o tym, że w tej chwili ten rok nie jest za dobry na rynku pracy, brakuje ludzi, brakuje materiałów. Także powiem szczerze, że jest niewielkie opóźnienie, bo jest to tylko 2 miesiące, jeżeli tak to wyjdzie. Ukłony i podziękowania dla wykonawców, którzy naprawdę musieli się tutaj spiąć tak, żeby sprostać temu zadaniu. Pogoda nam dopisuje,
i mam nadzieję, że to, co tu panowie wykonawcy zadeklarowali, zostanie ukończone w terminie i w czasie. A następne etapy, bo ja uważam, że to jest dopiero pierwszy etap rozbudowy i zagospodarowania tego właśnie pięknego akwenu, to są przyszłością i wydaje mi się, że następni, prawda, samorządowcy będą dalej, tak jak i my w tej chwili, no, ten temat kontynuowali, ponieważ jest tu sporo jeszcze miejsca takiego, gdzie można go wykorzystać z pożytkiem, prawda, dla tej całej po prostu tutaj okolicy, która się tutaj mieści. Także no, żywię bardzo, bardzo duże optymistyczne nadzieje i myślę, że wielu prywatnych nawet inwestorów tu się w najbliższym czasie powinno pojawić, ponieważ no, jest tutaj trochę tej wody pięknej, a dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini na pewno piękna rekreacja w czasie właśnie tak upalnych jak tego roku. Lata, prawda, temperatur, będą mogli odpoczywać i tu już naprawdę na pięknym, prawda, zbiorniku. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, myślę, że i Pan Starosta, i Pan Burmistrz mówili o kwestiach podziękowań dla wykonawców, dla realizatorów tego przedsięwzięcia, ale wydaje mi się, że zasadne są też podziękowania do naszego lidera. Chciałbym podziękować gminie Trzebinia, panu burmistrzowi, panom burmistrzom, pracownikom urzędu w Trzebini za wzięcie na siebie ciężaru prowadzenia tego projektu. To my jesteśmy tutaj partnerami, wspomagamy ten projekt, ale to właśnie gmina Trzebinia podjęła się jego realizacji i realizuje go bardzo dobrze. Za to dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję panie starosto. To są przede wszystkim podziękowania dla naszych pracowników, bo tak naprawdę to oni od początku kreowali ten pomysł, zaradzili tutaj nasze samorządy i myślę, że też trzeba podziękować partnerom, że weszli w ten temat, że nie było tutaj jakiegoś wielkiego wahania, że nawet kiedy napotkaliśmy na trudności finansowe, to spięliśmy się i udało się to z sukcesem się wprowadzić w fazę realizacji, prawda? I to jest ważne. No i pomimo tych różnych przeciwności widać, że projekt naprawdę postępuje w tej chwili dynamicznie i wygląda na to, że już nic nie jest w stanie tutaj przeszkodzić jego ukończeniu i przekazania mieszkańcom do realizacji. No i cóż, no zapraszam na dalszą wizytację następnych części obiektu, które są istotne, bo to jest i część trzebińska niejako i część po gminie Chrzanów. Więc myślę, że sobie przejdziemy w te najważniejsze punkty, oglądniemy i skorzystamy jeszcze z podpowiedzi fachowej wykonawców i inspektora nadzoru. Tu jest ta część plażowa, wydaje się, że to ona jest powiększona oczywiście, bo tu jak pamiętamy były wysepki. Na wieżę jest ratownicza, widokowa. Z dużym datem, nie? W granicach 80 metrów. Jesteśmy w tym miejscu, tu jestem pewny. Jestem pewny, jestem na samym. Tam po trawie z trawniku, pod lasem na samym. Ciasno. Tu jest ciasno także dla operatora przyszłego. To jest jeszcze kolorowa góra, jeszcze, tak jak tu jest żółta, to kolorowa dla dzieci. Teraz ten lekarz. Na brzegu nie ma.